Cześć, witajcie. Dzisiaj chciałem Wam powiedzieć o soli himalajskiej. Kupiłem tej soli bardzo dużo, ze względu na... Kupiłem ją dla mojej mamy, głównie. Sól himalajska, zgodnie z opisem, powinna zawierać około 84 pierwiastków, pochodzić z najczystszego okresu w dziejach Ziemi. Generalnie powinna być najzdrowsza i najczystsza z tej całej... z tych wszystkich zasobów soli, jakie są na Ziemi. Tak się teoretycznie uważa. Tu jak widzicie, za chwilkę sobie to wszystko wyciągniemy. Kupiłem ją u trzech sprzedawców i to sobie omówimy. Pokażę Wam i powiem Wam o swoich wątpliwościach, jeśli chodzi o sól. W drugiej części nie uwierzycie, co Wam pokażę, ale moim zdaniem nie każdy, większość sprzedawców tutaj uważam, że może zachowywać się nieuczciwie i sprzedawać nie to do końca, co po prostu wskazują etykiety, które przykleja na te worki z solami, z solą. Są to worki kilogramowe. Jeden worek, tego kupiłem jeszcze więcej, tylko nie wszystko tu wystawiam, bo to już zaczęło mi się po prostu z tego stołu wysypywać. Natomiast tutaj chciałem Wam pokazać tych trzech sprzedawców. Kupiłem sól gruboziarnistą i drobnoziarnistą. Drobnoziarnista to jest ta zmielona, z tych po prostu większe kryształy są zmielone, i drobnoziarnista i gruboziarnista to są większe kryształy o jakiejś tam gramaturze, nie wiem, kilku milimetrów wielkości. Około. Tak, i tu widzicie, każdy sprzedawca opisuje jedną podstawową informację, że to jest sól himalajska spożywcza. Żaden z nich nie napisał składu, czyli nie opisał składników. Tu widzicie na przykład w tym, ale to omówiłem w drugiej części, są takie białe grudy soli, które ewidentnie nie są częścią tego po prostu sypkiego proszku soli, którego częścią powinny być. Uważam, że to może być jakaś sól kuchenna dosypana tutaj. Być może, że niektórzy to, jak widzicie tutaj, ta właśnie biała grudka, tych grudek jest więcej u tego sprzedawcy. Ten kolor nie jest po prostu taki jak kolor reszty. Jak się przyjrzycie, to w niektórych workach będzie widać też grudki, ale będą one tego samego koloru, co po prostu reszta tego sypkiego materiału, czyli soli. I te białe właśnie grudki mogą świadczyć o tym, że one nie są po prostu częścią tej właśnie soli, tylko to jest zwykła sól czysta, kuchenna, która się zbryliła, w cudzysłowie. W każdym razie, jak widzicie tutaj, tak to wygląda. Tu są jakieś kawałki, fragmenty, które nadają kolor ogólny taki tej soli, patrząc po prostu tak z większej odległości. Natomiast bliska widać, że jest dużo białych kawałków i te właśnie białe, grube, zbrylone grudki soli. Tak, i to budzi moje poważne wątpliwości, ponieważ pan Jerzy, kolega Jurek, Jerzy Zięba, tutaj właśnie tak zachwalał tą sól. Ja dosyć tak mocno, że tak powiem, sobie to bardzo wziąłem do serca, bo faktycznie, jeśli zawiera 84 pierwiastki, to może być ona bardzo, że tak powiem, zbawienna w działaniu dla organizmu. I tutaj sobie za chwilkę zobaczymy te wszystkie trzy kolory na białej kartce papieru. Natomiast chciałem Wam powiedzieć, o, tutaj na przykład widać, to jest z kolei sól o innym kolorze u tego właśnie sprzedawcy. Nie będę wymieniał nazw. Aczkolwiek jak widzicie, tam jest taka bryłka, tam są bryłki, które są dokładnie tego samego koloru. I ta sól, wydaje mi się, od tego sprzedawcy jest taka, no, w miarę, że tak powiem, budzi najmniejsze wątpliwości. Natomiast w każdym jednym przypadku trzeba by było podać, po prostu zbadać, przebadać skład chemiczny i dopiero wtedy można by było być pewnym w 100%, że jest to faktycznie sól himalajska. Tak wygląda ta sól, aczkolwiek co do tej soli, to także mam takie pewne wątpliwości, co Wam też pokażę w drugiej części. Dlaczego? Pokażę Wam to, ponieważ mam tej soli trochę też innej w domu, sporo, pod inną postacią, i to Wam właśnie pokażę. I tutaj jeszcze sobie korzystam z kartki, ponieważ dogrywam ten materiał. Żaden z tych sprzedawców nie podaje jakby składu, tylko opisuje, że jest to sól himalajska, natomiast nie podaje żadnego składu, co ona zawiera. Aczkolwiek
podają również, co może zawierać jeden z nich, co za chwilkę sobie zobaczycie. Jest to bardzo takie... Budzi to moje kontrowersje, ponieważ nie tego spodziewałem się. Sól himalajska nie powinna tego zawierać. Wykopywana z tych największych, z tych najczystszych pokładów soli i tak dalej, jakie istnieją na Ziemi. Nie powinna tego zawierać, co za chwilę Wam pokażę na opisie jednej z etykiet. Uważam, że to są rzeczy dodawane też po to, aby po prostu uzyskały, aby sól uzyskała taki kolor. I jeszcze Wam powiem, jak się barwi sól. Jak można zabarwić sól? Wystarczy wpisać sobie w wyszukiwarkę, jak zafarbować sól, jak zabarwić sól, jak uzyskać odpowiedni kolor soli. Znajdziecie bardzo ciekawe terminy i pojęcia. Oraz metody barwienia tej soli. Generalnie sól można zabarwić na każdy jeden dowolny kolor. I tu jeszcze co mam chciałem powiedzieć. Nigdy, to właśnie, że nigdy nie mamy pewności, co kupujemy, dlatego trzeba sprawdzać, ponieważ nie tylko możemy, to, że kupimy coś, czym to akurat nie jest, to jeszcze pół biedy. Gorzej, jeśli kupimy coś, co zostało, że tak powiem, przemienione, przerobione na coś, czym po prostu nie było, a czym jest sprzedawane jako to pierwotne. Na przykład zostało to przerobione przy użyciu jakichś rzeczy, które mogą być szkodliwe albo wręcz bardzo trujące. I tak samo na przykład, i tutaj właśnie chciałem powiedzieć o tym zagadnieniu barwienia soli. Sól można barwić kredą, flamastrami, różnymi odczynnikami chemicznymi i tak dalej. Ale to o tym jeszcze Wam powiem w drugiej części. Natomiast szybko Wam chciałem powiedzieć jeszcze i o największej obawie, jaką budzi niepokój, jaką w ogóle budzi ta właśnie kwestia soli. Tu jak widzicie mam bardzo duży bałagan, właściwie to kroczę jak bocian między w pokoju, między po prostu pudłami, takimi różnymi rzeczami. I tutaj no właśnie chciałem Wam, tutaj widzicie opis etykiety, 84 pierwiastki, sól himalajska, 100% natury bez dodatków i tak dalej. Jest to bardzo skąpy opis, no, tak jak mówiłem, nie ma tych pierwiastków, nie jest ona przetestowana, przebadana. Nie wiadomo tak naprawdę, co zawiera. Kraj pochodzenia Pakistan. Tutaj tych dwóch sprzedawców podaje kraj pochodzenia jako Pakistan. Natomiast tutaj sobie przeczytajcie, co ona zawiera. Sezam, migdały, dwutlenek siarki, różne orzechy. Zawiera różne orzechy. Czy to zawiera sól himalajska wydobywana z tych głębokich pokładów? Ciężko mi powiedzieć, czy to tym uzyskują, tymi właśnie składnikami uzyskują ten kolor, czy to jest właśnie w celu uzyskania tego koloru, czy ona jest tylko zanieczyszczona, może być zanieczyszczona na przykład na jakimś etapie tam, powiedzmy, rozsypywania w tych kadziach, czy też w jakichś innych takich dużych pojemnikach, może być ona zanieczyszczona tymi właśnie związkami. Trudno powiedzieć, natomiast tutaj także widzicie właśnie ta sól, która... Ten sam sprzedawca sprzedaje sól drobnoziarnistą z tymi białymi bryłkami, ale i też podaje źródło pochodzenia jako Pakistan. Natomiast te białe bryłki budzą moje wątpliwości, ponieważ uważam, że to raczej może być sól po prostu taka zwykła spożywcza, która może być domieszana, dorzucona do tej soli w celu zwiększenia jej po prostu objętości, wagi i tak dalej. I tak, i chciałem właśnie Wam powiedzieć, że tak naprawdę nie wiadomo, jaki jest skład tej soli. Warto kupować też pod kątem właśnie koloru i to chciałem Wam pokazać. Tu już sami musicie ocenić, który kolor najbardziej jest zbliżony do tego różowego. Ja uważam, że ten środkowy, aczkolwiek należy kupować sól gruboziarnistą. Jest ona najbezpieczniejsza i najpewniejsza, ponieważ bardzo trudno uzyskać takie grube kryształy soli w sposób sztuczny. No, trzeba tutaj, bo to sprzedawca czy producent musiałby jakby ponieść dużo większe koszty, musiałby wykazać dużo więcej przedsięwzięć, jeśli chodzi o uzyskanie i czasu poświęcić, żeby uzyskać taką sól. Natomiast najłatwiej po prostu jest zmieszać, zmielić sól, bo wtedy nie widać, co tam tak naprawdę się znajduje. Tak, także zapraszam Was do drugiej części.
Tam wam wyjawię wszystkie wątpliwości. Jak widzicie, te grube, właśnie białe kryształy tutaj trochę mnie zmartwiły, ponieważ uważam, że to nie może, że to może nie być to, co kupiłem i czego oczekiwałem. Na razie, trzymajcie się, cześć.